Mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora szpitala już niemal od 12 lat. I właśnie od tego czasu, mniej więcej od 12 lat, znam posła Stanisława Zmijana. No i ta postać zawsze mi się kojarzy z wielkim zainteresowaniem dotyczącym tego, co się w szpitalu dzieje. Bardzo duże zainteresowanie, które dotyczy pracowników. Tutaj pan poseł zawsze dociekał, a ogólnie było to w czasach, kiedy te wynagrodzenia pań pielęgniarek były wynagrodzeniami niedobrymi, złymi, to były te dodatki, 203 złote, pamiętamy, taka bardzo duża akcja ogólnopolska. Wtedy pan poseł, może powiedzieć, pilnował tych spraw, monitorował je, zawsze mnie pytał, jak sobie z tym radzić. I to wszystko, co się dzieje, idzie w dobrą stronę, w dobrym kierunku. Ale taki centrum naszej znajomości, taką największą sprawą, jaką wspólnie z panem posłem realizowaliśmy, mówię realizowaliśmy, ale tak naprawdę to pan poseł to realizował, to było przygotowanie szpitala do największej inwestycji, do tej inwestycji 48 milionów złotych, tak to nazywaliśmy w skrócie, a chodziło o wybudowanie nowego oddziału chorób zakaźnych, oddziału fizjopulmonologii. Dobudowaliśmy piętro do szpitala, no i powstało to miejsce, Centrum Administracyjno-Dydaktyczne. Przygotowaliśmy projekt, on przeszedł przez kolejne etapy i ten etap ostatni pozostał nam do zrealizowania, czyli wniosek musi być wybrany przez ministra finansów. Pan Bożnik powiedział, słuchaj, ale pani wiceminister, z którą mamy rozmawiać, zgadza się pod posłami, więc nie mogę się pan umówić, ani zarekomendować, musimy się iść razem. No i tak się stało. Oprócz rekomendacji, oprócz dopilnowania całego projektu, pan poseł osobiście udał się na to spotkanie, przedstawił projekt w sposób mówiąc dobrze, a tak naprawdę w taki sposób, że pani minister bezpośrednio po spotkaniu powiedziała, tak, nie mam więcej pytań, ten projekt robi się w Wielkopolsce. I takim sposobem właśnie dzięki bezwzględnemu zaangażowaniu pana posła, bezwzględnej takiej osobistego trzymania ręki na pulsie, taka decyzja o finansowaniu zapadła. No i powstało to, co mi się możemy oglądać, zobaczyć, szpitalowi stworzyło to ogromne korzyści, ale szczególnie pacjentom, bo warunki, jakie pacjenci są w tej chwili, to są naprawdę warunki na poziomie europejskim. Taką dużą śmiałością i wiedzą, że właściwie mówię to taki najskromniejszy symbol nadaliśmy panu posłowi, specjalna kapituła nadała panu posłowi tytuł przyjaciela szpitala w Białej Podlaskiej. Człowiek wyjątkowy, taki, który nigdy nie pytał o czas, o jego czas, czyli o swój czas. I zawsze mówił, idź do produktu.